Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego piątego modułu kursu Planowanie usług gastronomicznych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Metoda obsługi, inaczej rodzaj serwisu, to sposób podawania gościom potraw i napojów. W restauracjach są stosowane różne rodzaje obsługi. Na dobór odpowiedniej metody obsługi kelnerskiej mają wpływ następujące czynniki: kategoria restauracji, kwalifikacje personelu, liczba personelu, Rodzaj uroczystości, liczba gości, rodzaj i liczba potraw. Jedną ze stosowanych w Polsce metod serwisu jest metoda francuska. Metoda francuska, zwana też półmiskową, charakteryzuje się tym, że potrawa jest podawana do stołu z półmisków lub innych naczyń wieloporcjowych, które przygotowywane są wcześniej w kuchni lub ekspedycji. Modele występujące w metodzie francuskiej. Metoda francuska a. Pełna. Kelner nakłada danie z półmiska na talerze gości. Metoda francuska B. Uproszczona, półpełna. Gość sam przekłada potrawę na talerz znaczenia wieloporcjowego, trzymanego przez kelnera. W metodzie francuskiej do serwowania potraw używa się zazwyczaj dużej łyżki i widelca. Pierwszą czynnością kelnera jest podanie lub postawienie przed gościem odpowiednich talerzy, wygrzanych do potraw gorących o temperaturze pokojowej do potraw zimnych. Czynność tę wykonuje się po prawej stronie, następnie z ekspedycji lub kuchni przynosi potrawę na półmisku. W metodzie francuskiej podawanie potraw zawsze odbywa się z lewej strony gościa, natomiast podawanie napojów z karafek, z banków i tym podobne odbywa się z prawej strony nakrycia. Metoda francuska A lub z lewej metoda francuska B. Kelner obchodzi stół zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W metodzie francuskiej kelner odpowiada za estetykę talerza. Dlatego przy nakładaniu potraw powinien stosować się do następujących zasad: talerz nie może być przepełniony. Potrawy zasadnicze powinny być położone na dole talerza. Dodatki skrobiowe powinny znajdować się po prawej stronie talerza. Warzywa nakłada się po lewej stronie talerza. Sosem polewane może być tylko mięso, nie polewa się ziemniaków. Brzeg talerza musi być pusty i czysty. Zapoznaj się z tabelą prezentującą zalety i wady serwisu francuskiego. Zalety Metoda widowiskowa. Goście są obsługiwani indywidualnie. Gość ma wpływ na wielkość porcji. Wady Metoda czasochłonna. Wygląd potrawy zmienia się na półmisku. Gościom często przeszkadza się w konsumpcji. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.